Siemanko, z tej strony Norbert, witam was w kolejnym odcinku Buty Gwiazd. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze na początku przejdziemy najpierw do podsumowania waszego głosowania w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. Tak więc pierwsze miejsce tym razem zajął DaBaby, który otrzymał od was 89 głosów w komentarzach, a na sobie miał Jordany 4 w kolaboracji z Off-White'em. Na drugim miejscu jest Dane, która otrzymała od was tylko jeden głos mniej, więc głosowanie naprawdę było mega wyrównane, a na sobie miała Jordany 1 w kolaboracji z Off-White'em. Na trzecim miejscu pojawił się A$AP Rocky, który uzyskał 74 głosy, a na sobie miał Adidasy Forum Low w kolaboracji z Pradą, które jeszcze niestety nie wyszły. Mam nadzieję, że w komentarzach pod tym odcinkiem oddacie równie dużo głosów i przypominam tylko, żeby najlepiej oddawać głos na tylko jedną gwiazdę, która miała najfajniejsze buty w dzisiejszym odcinku, a jeśli nie możecie wybrać tylko jednej, to po prostu wybierzcie maksymalnie 3, bo jeśli w komentarzu będzie więcej głosów niż na 3 gwiazdy, to nie będzie on liczony po prostu do głosowania. Zachęcam również do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie OneNorbi. Ostatnio dodałem nowe zdjęcie, które zobaczycie jak wyjdziecie na mój profil. Dajcie znać, co o nim sądzicie, bo opinie o tym odkwicie są naprawdę skrajnie różne. Niektórzy bardzo propsują, a niektórzy mówią, że jest bardzo cienki. Więc jestem ciekawy waszej opinii, dajcie znać. A ja teraz przechodzę do pierwszej gwiazdy z dzisiejszego odcinka. I tą gwiazdą jest Malik Montana, który na zdjęciu z Instagrama ma na sobie Adidasy Yeezy 450 w kolorystyce Dark Slate. One miały retail 849 zł, aktualnie z drugiej ręki można dorwać w okolicach 1200 zł. Drugą gwiazdą w dzisiejszym odcinku jest Freeze, który również na zdjęciu z Instagrama pojawił się w butach od Nike w kolaboracji z Supreme na modelu Air Max Plus. Kolorystyka taka, jak widzicie teraz na ekranie, one kosztowały 759 zł na stronie Nike podczas premiery. Aktualnie z drugiej ręki można dorwać za około 1400 zł. Oczywiście zależy to od rozmiaru, który chcecie kupić. Dalej przechodzimy do trzeciej gwiazdy, Janusz Walczuk. On pojawił się w butach od New Balance'a, które powstały we współpracy z Jadenem Smithem. Kolorystyka szara, która kosztuje 629 zł. I na przykład na footlocker.pl cały czas stoi sporo rozmiarów do kupienia. Oczywiście linki znajdziecie w opisie do tych, jak i do innych butów, do których linki po prostu mogę wam w opisie wstawić. Bardzo spoko buty, mam u siebie wersję żółtą, no i polecam po prostu. I polecam wziąć też pół rozmiaru większe, jeśli już będziecie zamawiać, niż wasz normalny rozmiar, ponieważ są mocno ścisłe te buty. Czwarta osoba w dzisiejszym odcinku to Majewski, który jest tutaj na zdjęciu z Dane i Dane również będzie, ale zacznijmy od Majewskiego. Ma na sobie Nike Air Force 1 w kolaboracji z Supreme w kolorystyce białej. Założone ma sznurówki czerwone, czyli te drugie, które po prostu Supreme dodaje do tych butów. Retail w Stanach wynosił $96. Oczywiście nie ma tutaj oficjalnej ceny w złotówkach. Jak sobie to przeliczymy, wychodzi niecałe 400 zł, ale wiadomo, że nie jest to cena, która jest europejska czy w Polsce. Przy zamówieniach tych butów do Polski trzeba zapłacić prawdopodobnie jakoś ponad 700 zł, może nawet prawie pod 800, bo trzeba doliczyć różne podatki, wysyłkę i tak dalej. Więc no, załóżmy, że to jest 700-800 zł, żeby takie buty sobie na dropie Supreme zamówić. A jeśli chodzi o resell, to za bardzo nie ma. Okolice 800 zł można dostać z drugiej ręki. Przechodzimy również do Dane, która na sobie ma tutaj Nike Air Jordany 1 w kolorystyce Shattered Backboard 3.0. One kosztowały 679 zł. Resell aktualnie jest w okolicach 1600 zł. No i te buty mocno się świecą. Miałem je w rękach, miałem przed chwilą je w ogóle u siebie. Mi się podobały, ale u mnie nie zostały. A zanim przejdziemy do kolejnej gwiazdy, chcę wam tylko przypomnieć o aplikacji Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Tak więc jeśli chcecie kupować nawet do 80% taniej buty, ubrania i akcesoria, to koniecznie pobierzcie tę aplikację z Google Play lub App Store. Linki do apki oczywiście znajdziecie również w opisie. Polecam, bo okazje, które były ostatnio, naprawdę były mega. Wyświetlam wam teraz na ekranie kilka ostatnich okazji. Jak widzicie, naprawdę warto mieć tą aplikację i otrzymywać od niej powiadomienia, żeby szybko kupować super parki, super itemki w mega niskich cenach. A teraz przechodzimy do kolejnej gwiazdy. Tym razem Sergio Ramos, którego jeszcze nigdy nie było w odcinkach Buty Gwiazd. Sergio Ramos został tutaj zauważony na Insta Story w butach od Nike. Są to Jordany 1 w niskiej wersji, ale w kolaboracji z Diorem. Więc jak osoby w temacie wiedzą, są to bardzo hype'owe, no i bardzo drogie buty. One już w retailu kosztowały $2000, czyli jakieś 8200 zł w przeliczeniu na złotówki po aktualnym kursie. Ale żeby je dostać z drugiej ręki, trzeba aktualnie dać
No tutaj ceny są bardzo różne, w zależności od rozmiarów i jak traficie, ale tak uśredniając będzie około 24 tysięcy złotych za taką parkę. Na tym samym zdjęciu możemy zauważyć również Neymara, który akurat jest w butach od Pumy. Neymar współpracuje z Pumą, więc jeśli chodzi o takie marki przystępne typu Nike, Adidas, Puma, no to nie może się pokazywać po prostu w innych markach niż Puma. Tak więc tutaj mamy model Alternation NU, kosztował okolice 700 zł, też dokładnego retailu nie znalazłem, więc nie chcę tutaj strzelać konkretnie. Według mnie bardzo fajne buty, mi te buty się naprawdę podobają. Aktualnie niestety ciężko będzie je dorwać, bo są wszędzie wyprzedane. Ósma gwiazda w dzisiejszym odcinku to Julia Żugaj z Teamu X, tego aktualnego. Ona jest tutaj w Jordanach, jedynkach, midach, w kolorystyce multicolor. Ta kolorystyka kosztowała 549 zł, ale aktualnie jest już chyba nigdzie do dostania w takiej cenie retailowej. Dziewiąta gwiazda dzisiaj to raper Gana, który pokazał się w butach od Diora. Jest to model B30 i kosztuje 980 euro, co daje w przeliczeniu na złotówki jakieś 4,5 tysiąca złotych. Bardzo spoko buty. No i przechodzimy teraz do dziesiąteczki, a dziesiątą gwiazdą w dzisiejszym odcinku jest Sentino. Jest w butach od Nike, model Space Hippie 04. On w retailu kosztował 619 zł. Aktualnie myślę, że na jakichś tam wyprzedażach możecie je dorwać taniej. Bardzo ciekawe buty, stworzone w dużej części z materiałów pochodzących z recyklingu. Na koniec mogę powiedzieć, kto według mnie miał dzisiaj najciekawsze buty. I tylko tak sobie szybko przelecę tutaj przez mój materiał. Jest to dosyć ciężka decyzja, ale gdybym miał wybrać jedną parkę z dzisiejszego odcinka, to prawdopodobnie wybrałbym buty Freeza, ponieważ są to buty mało spotykane, w sensie w tej wersji kolaboracyjnej oczywiście. Jak się tutaj dopatrzycie w ogóle na tych butach, to elementy niektóre układają się tak jakby w kształt liter właśnie Supreme. Mało osób to dostrzega, ja też tego na początku nie dostrzegłem, ale tworzy to fajny efekt i te buty na pewno są mocno oryginalne, plus fajny szybki dresowy styl, więc mi się podobają. No wybór butów tutaj Sergio Ramosa byłby taki trochę zbyt oczywisty. Widziałem je tak często, tak samo jak na przykład Jordany jedynki w kolaboracji z Travisem, te biało-brązowe. Też świetna kolorystyka, super but, fajnie wyszła ta kolaboracja, ale no już tyle razy je widziałem, że zaczęły mi się najzwyczajniej w świecie nudzić. Tak więc ja wybrałbym w tym odcinku buty Freeza. Oczywiście Was zachęcam do głosowania w komentarzach. Ostatnio było naprawdę bardzo dużo komentarzy, co mnie bardzo cieszy, więc piszcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak zawsze Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym odcinku, chyba za tydzień. Do zobaczenia, cześć!